Dziś zapraszam Was na makrele w maśle. Pyszną, soczystą makrelę. Wszystkie składniki i przyprawy jak zwykle macie na końcu, a my zaczynamy. Pieprz i sól. No to do środka, nacieramy rybkę elegancko. Raz, dwa, trzy, jest trochę więcej. To teraz do blaszki i łyżka soku z cytryny. Sok wyciśnięty z trzech cytryn, zobaczycie później po co. Jak jest napełniona ryba cytryną, to teraz koper do środka. Dużo kopru. Bach, 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 bach. Niech to poleży z 10 minut, rozgrzane masło klarowane. No i wchodzą nasze panie na opalanie. Jedna strona przysmażona, no to robimy roller coaster, cyk na drugą stronę. Jest, to niech się chwilę posmaży. A jak się chwilę posmaży, to teraz cyk na pergamin do rynki i niech sobie chwilkę odpoczną. Jak sobie odpoczęły, to teraz pora na drugą część sztafety. Dokładamy masło i następne cztery dziewczyny siup na patelnię. A te w międzyczasie spróbujemy postawić na plecach. Aj, ty parzy! Dobra, pomożemy sobie łyżką. Podsmażone? No to fajt na drugą stronę. Teraz odwrotnie. Robimy cyk, a ogon się urwał. Nieważne. Obracamy. Jest. Obrócone, podsmażone. No to wyciągamy, panie dobry twany. Niech sobie chwilę odpoczną. Kładziemy już od razu na pleckach. Reszta soku z cytryny, tak około dwóch dużych cytryn jest wyciśnięte. Reszta masła klarowanego. Mieszamy, dodaję czosnek, niech to się tak z 10 minut podusi i zalewam dokładnie całą makrelę właśnie tym sosem. A tak wygląda przed solarium, a tak wygląda po solarium. I teraz, moi drodzy, wyciągamy zieleninkę ze środeczka, bo jest nam niepotrzebna. Tak wyglądamy po solarium. Piękne, soczyste, pachnące makrele, cudownie smakujące. Teraz się tylko trzeba z nas pozbyć czego? Kręgosłupa. Makrela jest cudowną rybą. Wyjmujemy kręgosłup i tak naprawdę mamy samo czyściutkie mięso. Nie zapomnijcie, bo ja zapomniałem, polać sosem z brytwanki maślano-cytrynowym tego, co nałożyliście.